Witam wszystkich ponownie, Liska, tutaj Szehart i kontynuujemy grę Broken Sword 3. Ostatnio właśnie... Właśnie rozmawialiśmy z tą kobietą ostatnio. Rozwiązaliśmy zagadkę w Glastonbury i jesteśmy w Paryżu, w mieszkaniu Vernona. Teraz idziemy do... właśnie tego. To musi być to. To musi być to, bo cały czas ją się dopytywał. Jest! Jakie? Okej. Diagram. Zobacz na niego. Nie. Zobacz na diagram. I ten DVD. The DVD disc didn't have a label. Okay. I didn't care who it was for. A reporter had to get her leads where she can. I just needed a DVD player to view it on. Tutaj jest chyba. Nie tu. Tu. Who needs ornaments when you've got a TV? No przecież ma płyty. O to chodzi? The computer was badly damaged. Okej, czyli nie o to. Ale on miał w swoim pokoju telewizor, który chyba 3 razy oglądała, więc wejdzie do środka. Tutaj napijmy się herbaty. I oglądnijmy ten telewizor. Okej. Chyba musimy się cofnąć do swojego mieszkania. Did you know? Pogadajmy jeszcze z nią. Vernon was always almost broke. That's why I loved him. Vernon left a DVD in his safe. Snooki, my Snooki. Mam nadzieję, że jej nie dasz tej płyty. Any idea what this is? It looks like a picture of a spider. Okay, klucz. I managed to break in. No wonder the police thought that you were a criminal. I wyjście. Dobra. Thanks for your help. Goodbye. Teraz musimy... nothing more to ask her. Teraz musimy znaleźć tylko coś, co się uda, przez co się uda odtworzyć ten film. Więc jeżeli nie będzie to nic u niego w mieszkaniu, to będzie po prostu u nas. Spróbujmy, może tą płytę da się tu włożyć, a oni są po prostu derpami. Okej, jednak nie. Więc wyjdźmy stąd. A zapisałbym tutaj, bo jeżeli by się nie udało, to wczytałbym po prostu, jeżeli to nie będzie u nas w mieszkaniu, bo nie będzie mi się chciało pewnie wracać. Okej. Okay. Iść na dół. I idziemy do mieszkania, gdzie będziemy mogli odtworzyć prawdopodobnie tą płytę. Sam jestem ciekaw, co może na niej być. Czyli jednak po prostu twórcy do tego sejfu... Do tego sejfu dali nam możliwość, ale nie na początku. No właśnie. O Jezu! Jezu, co oni tak zaskakują ludzi? Zaskoczyli mnie, po prostu nie wiedziałem, że trzeba nacisnąć to. Kurde. Teraz, żebym trafił w S. LOL, tak szybko się tego nie da zrobić. To jest niemożliwe. Okej, robiłem sobie herbatę. O, jeszcze jest za gorąco. Okej, żebym teraz trafił. No, trafiłem. My God, that was close. That was the sports car I was looking for earlier. Okej, czyli co, teraz mam rozmawiać z babką? Hello again. I'm surprised to see you. They had no evidence. In the end, they had to let me go. Okej, ale ona mogła zapamiętać. Diagram ma mi pokazać i każdy, z każdym mam teraz gadać. Very interesting. Of course. You're holding it upside down. But what is it?
The emblem of the alien fleet. Terrific. Thanks. I'll just be on my way. Nie zapominaj, że Vernon też był taki. Goodbye. I że to może być ta marsjańska flota. Okej, tam nic nie ma. Dobra, wracajmy do mieszkania. Myślę, że nie ma sensu dłużej tutaj przebywać. Idź do mieszkania, tylko bezpiecznie. Żeby cię znowu jakieś auto nie wszedł. Okej, ktoś nas próbował zabić bliska. Ty masz w ogóle jakiś telewizor? Mikrofalówka chyba. A to co to jest? Wejdź. I? Aha, okej, rozumiem. Ta próba zabójstwa ciebie tak przestraszyła, że no cóż, nie będziemy tego kończyć. Może napiję się herbaty. George Stobart, ile się nie mylę. Gdzie ty masz ten telewizor? Tam widziałem jabłko chyba. O, jest. The clown's red nose was a clue that George and I once found. It made me think of him when I touched it. Okej, ty masz jakiś telewizor? Tu coś jest. I didn't have the time to spend watching TV. Płyta. My hands trembled as I slid the disc into the slot. What was so important that it got Vernon killed? No, też mnie ciekawi. If you're watching this mouse, then well, you know what's happened. The whole world is in danger, Beatrice. The manuscript those people paid me to decode had a secret. A deadly secret. Though I didn't know it at the time. Do you know all those earthquakes and the crazy weather I've been going on about? They were predicted in the manuscript. Turns out it's quite famous. Called the Voynich Manuscript. People have been trying to crack it for years, and I beat them to it, me, Vernon Blier. I haven't decoded everything, but what I've seen is enough. It talks of a power so great, it could destroy the whole of mankind. It flows continually around the earth along routes known as ley lines. The Chinese call them dragon lines. Linie smoka, no tak. Ancient civilization even learned how to use this energy, and it brought them great power. They became greedy. They lost control. The power surged. It almost destroyed the world. Beatrice, the people who hate me want to harness this power. And if they do, it is the end of the world. For real! You'll find a diagram with this. It's important, but I haven't worked out why. Yet, two things I know are very important. Something called the Key of Solomon and the strange phrase, devils and witches dance with cows on the Sabbath. The more I work on the manuscript, the more confused I become, and the more I fear for my life. Whatever happens, Max, I love you. Okej. Okay. Cóż, to jest niepokojące. Now it looked as though I'd found one. But what did it all mean? To jest krzesło skrzypi. Miałem sobie kupić nowy fotel, ale nie zrobiłem tego. Nie wiem czemu. Perhaps I should make a call. Po prostu mi ten fotel służy. Już od bardzo dawna. Pewnie sentyment, ale i tak go wymienię. W czerwcu prawdopodobnie. Hi, Andre. It's good to hear from you. I do worry about you, you know. Oh, Andre, you are sweet. I've got a serious problem, Andre. I really need your help. Tell me about it, and I'll see what I can do. The guy who died? The one you went to interview? That's him. He left me a message recorded onto a disc. How terribly dramatic. A voice from beyond the grave. This is serious, Andre. In his message, he says he managed to decipher something called the Voynich Manuscript. Voynich. Also, do you know anything about the Key of Solomon? I need to see this for myself.
I'll see you at your place. Okej. A my co mamy robić? Czekać po prostu na niego. Whatever happens, Vance, I love you. If even one tenth of that is true, we have to assume it is, Andre. Let's summarize what he's told us. Something called the Voynich manuscript suggests that an ancient civilization used a power that ran through the earth itself. And someone is trying to use that power today, possibly in the process causing earthquakes. That strange diagram and something called the Key of Solomon has, as yet unknown, significance. I have no idea what the diagram is, but I know about the Key of Solomon. What does it unlock? It's a fabled book that holds the wisdom of Solomon. What else was there? Devils and witches dancing with cows on the Sabbath. Devils and witches were reputed to have danced on the Île Saint-Louis. Part of that island used to be called Île aux Vaches. Cow Island. There's a significant connection to the Île Saint-Louis. Okay, to dość sprawnie. Pinpoint it more closely. Musisz tam pojechać. Cóż, no, porozmawiać z nim. What could it mean, Andre? We're going to have to be methodical about this. Maska? Nie wiem, co ta maska, ale rysunek. What do you think that pattern represents? It looks a bit like a spider. Andre, this is serious. Do you think it could have anything to do with the lines of energy he mentioned? Maybe this is where the power lines meet up. Brilliant! That's it! But how does that help us? Okej, no to teraz maska. Do you think there is a theatrical link to the island? You need to do some research. I know just the place to phone. Okej, no to teraz może wyspa. What's the significance of the Île Saint-Louis? I have no idea. Perhaps we need a connection to another piece of information. Okej, no to klucz Salomona. You say the Key of Solomon is a book. Yes. There are even ancient Hebrew manuscripts that are claimed to be the real thing. But genuine scholars doubt their authenticity. Perhaps the real thing contains further information on this. Wyjdź. Teraz zadzwoń. Perhaps I should make a call. Do gazety. Better check in with my paper. Skoro możesz, czemu nie? News desk? Maska teatralna. I need you to help me. That's what I'm here for. You're a resting actress, so you might know this. Is there a theatrical connection to the Île Saint-Louis? There's an old theater on the island. I knew some people who were trying to get it reopened a few years back. But it's been condemned for the last 5 years. Does it have a name? L'Hieroglyphe. Thanks. I owe you one. Masz u mnie duże piwo. Bye now. Teraz pogadam z tym gościem o tym teatrze. What could it mean, Andre? We're going to have to be methodical about this. Teatr. Andre, do you know anything about a theater called L'Hieroglyphe? On the Île Saint-Louis? Yes. No. I'm going to have to investigate them. Okej, tylko jak ty to zrobisz? Jak ona to może zrobić? Tutaj na pewno nie znajdzie niczego. Książki! I had not had the chance to read half the books on my shelves. Nie o to chodziło. I didn't know why I kept buying them. Okej, tu nie będzie nic pożytecznego. Czyli albo gadamy z nim... Okej, sprawdź może jeszcze telewizor. No, no, telewizor. I could look again at Vernon's video. Nie, nie chcę go oglądać. Po co? But decided I did not want to view it again just then. Możesz jeszcze raz do kogoś zadzwonić? Perhaps I should make a call. Nie możesz. A możesz z nim rozmawiać? What could it mean, Andre? We're going to have to be methodical about this. Yeah. No to zapiszemy. Na nowy zapis. Jezu, przepraszam, Lidzka, za to. I wyjdziemy stąd sobie na to. I considered leaving my apartment. Dokładnie. O, jak możesz iść do teatru? To idź. I'm going to hunt down some more clues. It's a bit late to go poking around an old theater. I'll be fine.
Typical. Tak, zrobiłem tutaj mam cut. Jeżeli ktoś by to zauważył, no to przepraszam. Hello? Remember me, your boss? Ah. Where the hell have you been? In jail. How come you didn't bail me out? We're a bit low on resources right now, Nico. Which is why I have a new assignment for you. I'm still working on the dead hacker story. That's old news. I want you to... I'm going to get to the bottom of this. Drop the case. No! Someone framed me. You don't get to choose, Nico. That's not the deal. In that case, I quit. Jak się zdenerwowała? You know, I feel better for that. There's just the question of how you'll pay the bills and eat. Something will come up. You sound like your friend, George. No tak. Ale on dziwnie chodzi. Zwłaszcza kiedy ma rent. Tak, chodziło o to, żeby się zrymowało. The theater looked as if it had been abandoned for years. I wondered if it was really the right place. I was going to have to get inside to find out. Okej, no i teraz sprawdźmy. Może przez szyby, czy coś jest tam w tym teatrze. I peered through the window, but the place was too dark. Przyjrzyj się temu. The door was in a terrible state, but the lock was brand new. No jak chcieli odnowić ten teatr, no to jest oczywiste. Okej, mamy wokół otoczenie. Czyli, że pewnie będzie zamknięte drzwi do tego teatru. Przekonajmy się. No pewnie. Masz coś, co by się udało otworzyć? Nie masz. Trzeba znaleźć to coś, tak? Jest kosz. No i znowu czeka nas. Czeka na nas czekanie. Nie czekanie, co ja chcę powiedzieć. Czeka nas szukanie rzeczy i możliwego miejsca, do żeby wejść. Jest zamknięte pewnie. Okej, jest też noc i to nie ułatwia nasze stosunki z innymi ludźmi. Tam jest otwarte okno? Nie wiem. Spróbujmy wejść do wszystkich drzwi. Just another locked door. Być może jakiś jest bar. W jakiś da się wejść. I couldn't open the door. Okej. Czyli teraz na drugą stronę. Tu w kichoszu nic nie ma. Tutaj. I couldn't open the door. A słyszysz coś za drzwi? Nothing but silence behind the door. Tu następnych. The door had nothing remarkable about it. A możesz tam wejść? Cóż, widziska, to jest dość monotonne. Pewnie do oglądania. Ale cóż, wiemy, że ta gra lubi ukrywać wskazówki. Może coś tu jest szczególniejszego. Okej, to nie działa, jak widzę. Sportowe auto! Teraz nie cholery. Dokładnie takie samo, jak nas chciał przejechać. Ciekawe, czy ona też to zauważy. It was the red Jaguar that had nearly run me over. The killer clearly had the connection to the theater. It looked like I was on the right track after all. No właśnie. Spróbuj przejrzeć przez okno, czy ona coś. Maska! Proszę, I proszę. See the mask the traffic warden had described. I was in the right place, all right. A możesz wybić szybę, czy coś? The door was locked. I had no way of opening it, short of throwing a brick through the window. No właśnie o to chodzi. Tylko najpierw trzeba byłoby jaką taką znaleźć. Da się wejść gdzieś tutaj na górę? Tutaj widzę drabinkę. Nie, chyba nie da się. Tutaj na pewno nie da się wejść.
jest ten jaguar. Okej, on tutaj zaparkował. Na pewno nie bez powodu. Coś tutaj musi być. Nie wiem, ludziska. Pomyślimy nad tym w następnym odcinku, więc ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Tutaj zakończymy od tego jaguara. No. Więc ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Cześć, na razie, czekajcie chwilę. Czy możemy, mamy coś w tym, żeby rzucić w okno? Nie, nie mamy. Dobra, no to trzymajcie się, ludziska. Na razie.